tym wideo chcemy sobie pomówić o tworzeniu sekwencji, ciągów czy też serii. Akurat przy tych konkretnie Excel używa słowa sekwencje. Czyli zaczynamy przykładowo od zera. Jeśli po prostu złapiemy prawy dolny róg i będziemy przeciągać w dół, to jakakolwiek liczba, to ona będzie po prostu kopiowana. Ale przy tym kopiowaniu powinno się pokazać okno, podręczne menu, opcje wypełnienia i tu możemy zrobić, że wybrać wypełnienie serią, tak, albo formatami, bez formatowania, wypełnienie błyskawiczne, no, to akurat już inny temat. No i możemy sobie wypełnić serią i taka domyślna seria to jest po prostu różnica o 1. No i to Ctrl Z, bo taki efekt możemy też uzyskać po prostu przeciągając standardowo naszą komórkę i przytrzymując klawisz Ctrl. Tak przez chwilę tak pojawi się dodatkowy plusik. Jak go poruszę się, to widać też, że teraz skończy na 7, a nie na 0. Więc mam też taką możliwość. Jeszcze raz Ctrl Z, bo jak przyciągnę prawym przyciskiem myszy zamiast lewego, no to mam troszeczkę bogatsze podręczne menu, ale tu też mamy wypełnienie serią bez formatowania lub z formatowaniem, tylko formaty, żebyśmy się skopiowały. Mamy wypełnienie błyskawiczne, co jest innym tematem i serię danych, o której w następnym wideo. Więc tutaj wypełnimy sobie serię. I tutaj takie nasze domyślne, a pierwsza seria, to ona była takim prostym ciągiem różniącym się o konkretnie jeden, tak, jedną całą wartość, ale możemy właśnie wpisać dwie wartości, które się troszeczkę od siebie różnią, zaznaczyć obie i wtedy przy przeciąganiu to będzie dokładnie różnica pomiędzy tymi wartościami zachowana i każda następna będzie zwiększona. Czyli w naszym przykładzie to jest 2,5. Tak? I jak taką różnicę sobie napiszemy, tak będzie to jak najbardziej działało. I tutaj przykład na to, że jak najbardziej te wartości mogą być niejako ujemne, czyli że będzie przy przeciąganiu te nasze wartości padały, tak, będą coraz mniejsze. I tutaj następny ciąg, jak sobie standardowo przeciągniemy, no to tylko jest co 2, ale mamy coś takiego jak ciąg geometryczny. Jak właśnie sobie przeciągniemy nasze dane tutaj, to właśnie przez to, że mam zaznaczone dwie wartości, pojawiają się trend liniowy, czyli cały czas takiego skorzystaliśmy, albo trend wzrostu, czyli ciąg geometryczny. I teraz po prostu wartości będą zwiększane nie o wartość, ale o tak współczynnik różnicy, czyli tutaj każda wartość jest większa dwukrotnie. Więc nam, tak, jak przeciągniemy, ale to muszę przeciągnąć do 10 tak standardowo i wybiorę trend wzrostu, ciąg geometryczny, to wtedy mi ta każda kolejna wartość jest większa, no to w tym naszym przykładzie będzie o 2 razy. No i na 10 pozycji właśnie pokazać się powinno 1024. Ok, następne ciągi, serie, to nasze listy niestandardowe. Tutaj zaczynam od stycznia. Jak sobie po prostu taki styczeń, który Excel rozumie, że jest na liście niestandardowej, tak będziemy sobie przyciągać, to będą pokazywały się kolejne wartości z ciągu. Jak będziemy przeciągać w dół albo w prawo, to ten ciąg niejako będzie rosnąć. A jeśli będziemy przeciągać w górę albo w lewo, no to ten ciąg będzie niejako malał. No i tutaj przeciągnę sobie, i tutaj mam akurat od stycznia, to zacznijmy właśnie przeciąganie teraz od lipca, bo to nie musimy zacząć od pierwszego miesiąca. Ważne, że kręci nam się licznik, czyli tutaj zacząłem od lipca, czyli możemy tak naprawdę zacząć od dowolnej wartości z tego ciągu i później jak nam się przekręci, czyli licznik, czyli tutaj ostatni był grudzień, to następny powinien pojawiać się styczeń, tak, czyli pierwszy miesiąc w naszych danych. No i tu mamy następne elementy, tak, mamy arkusz 1, czyli tekst i liczbę, tak, to z założenia jest liczba na końcu i teraz jak będziemy przeciągać taką liczbę, to automatycznie tutaj rośnie ta liczba na końcu, nie trzeba nic dodatkowo przytrzymywać. Też zadziała, jeśli będzie różnica na końcu tych elementów. No jak tych elementów jest więcej, tak, tych liczb jest więcej w tekście, no to Excel różnie to może traktować, ale w większości sytuacji to wtedy będzie pierwsza wartość się zwiększała naszych danych. I tu mogę jeszcze dołożyć coś takiego, taką nietypową, niewidoczną serię, czyli mieliśmy tam sortowanie po kwartałach, K1, K2 i tak dalej. Jeśli zaczniemy od K1, no przykładowo, tak, zaczniemy przeciągać, to nie ma tak jak tutaj przy arkuszach, także arkusz 4, później jest arkusz 5. Nie, to jest taka niewidoczna lista niestandardowa w Excelu, no i w Polsce to jest K1,
do K4, a w angielskich to powinno być Q, tak, czyli literka Q od kwartałów, quarters, tak, czyli Q, z tymi jedynkami, tutaj właśnie od 1 do 4 i tak będzie się przeciągać. Taka dodatkowa, nietypowa seria. No i dalej mamy, czyli o, tutaj tamte schowajmy, daty i czas. I mamy datę, jak przeciągamy sobie zwyczajnie datę, no to rośnie po jeden dzień. Jak będziemy sobie przeciągać datę i klikniemy tutaj na okno wypełnienia, znaczy podręczne menu wypełnienia, to możemy wypełniać dniami, dniami powszednimi, miesiącami, latami. Czyli tutaj weźmy sobie dniami powszednimi. I tu powinniśmy zobaczyć, o, że tutaj mamy trzeci. Wygląda na to, że 3 czerwca 2023 to jest piątek, bo nie pokazuje się, nie, to będzie sobota. W takim razie, bo tylko czwórka nam zniknęła. No i właśnie będziemy mieli takie przeskoki, że nie będzie się pokazywała sobota i niedziela w naszych danych. No to jak sobie przeciągnę tym razem prawym przyciskiem myszy, no to w podręcznym menu teraz właśnie są aktywne części związane z miesiącami. No i możemy na przykład wypełniać miesiącami, tak, czyli będzie różnica na poziomie miesiąca. O, i tutaj znowu troszeczkę bym wypadało, żebym przeciągnął jeszcze jedno pole, żeby pokazać, że tak przeskakujemy po prostu na następny rok. Tak samo z datami, po prostu będą rosły o jeden dzień. No i tutaj możemy nawet przeciągać po całe lata, chyba najmniej przypadne, jeśli chodzi o daty, ale też jest taka możliwość i ponieważ za datami tak naprawdę kryją się liczby, jeśli piszemy dwie daty różniące się określoną liczbę dni i zaczniemy, to zaznaczymy je i zaczniemy ją przeciągać, to każda kolejna data będzie się różniła o ten właśnie okres dni. Ok, to mamy datę. To teraz daty sobie schowajmy tak w bok i mamy tu czas. Czyli jak sobie przyciągamy po prostu zwyczajnie czas, no to nam się tu zmienia o tylko element, tak? I tu akurat nie powinno być, nie potrzeba chyba, tak? Jak sobie przeciągamy czas, nawet jeśli to nie jest równa godzina, to znowu powinno się automatycznie przeciągać tylko o godzinę, tak, dokładnie o godzinę, a ponieważ to za czasem kryją się liczby, podobnie jak za datami, jak zaznaczymy sobie dwie komórki z czasem, różniące się troszeczkę, to jak będziemy sobie przeciągać, no to powinno się właśnie zawsze tutaj różnić, w tym przypadku o 15 minut. I tu są te najważniejsze serie, jakie możesz tworzyć w Excelu i które mogą ci ułatwić pracę tworzenia właśnie takich dłuższych listy z informacjami, z datami, z czasem, no, albo nawet tak z numerami.